Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Zaczynamy z tego miejsca właśnie. Widzę, że tam gruby dalej jest. Strzała dostała. Rycerze przyszli. Że kupiłem sobie 200 strzał. Ciekawe, czy oni tu przyjdą. I jeszcze ciekawe, czy na przykład strzał w głowę zabiera więcej życia. Dobra, 178 zostało. Ktoś tu strzela. Jak gruby przejdzie przez mgłę. Rzucają. Patrzcie, grubego można. Kto tam strzela twardo? Czeka. Panie kusznik. Jest tu gdzieś kusznik, ale grubym wrócił na rycerz. Nie wiem, dostał. A drugi zrobił unik. Czerwony rycerz to jest chyba. Patrzcie. A, dostał 1979 dusz. Dobra, tam jest czerwony rycerz, wiem to. Tu jest czerwony rycerz, też to wiem. Nie wiem, czy się z nim bić. W ten sposób. .333. Nie jest źle. Powiem szczerze, że mało korzystam z tej tarczy. Ale to mi chyba zostało z Bloodborne. Gdzie właściwie z tarczą się nie gra. O ty! Ale fuks, bo to był jeden cios. Przed chwilą mówiłem o tarczy, nie gram z tarczą, nie gram z tarczą, ale w tym przypadku tarcza by się przydała. Spróbuj przewroty. Dobra, spróbujemy to w miarę przejść sprawnie wszystko. We meet again. A, właśnie.
tego chłopaka kupimy sobie Claymore. A, taka sytuacja. Przeniesienie, znaczy spowoduje. Nie tak. Tak, tak. I jeszcze stąd przenieśmy. Rękawice niebieskookiego rycerza. Dobrze. Czy teraz będziemy mogli kupić? Claymore. Tak. Dobra, dobra, mistrzu. Zobaczę tylko, jak tam z Claymore jest. DE, mogę go nosić. Dobra. Ale na ten moment dajmy go do schowka. A my kontynuujemy to. Jeszcze miecz dwuręczny, proszę bardzo. Tam są chłopacy. Ale przestrzeliłem. Ciężko wycelować. Ale widzicie, w tej sytuacji dobrze, że miałem miecz dwuręczny. Też fajny. Nie tu, tylko tu. Przenieść do schowka. A, nie można. To tak, halabarda tutaj. A tu miecz dwuręczny do schowka. Potem sobie to obadamy. Tu myślę, że możemy wejść teraz już na dół. I tu widzieliśmy rycerza, więc na pewno jest. Mocarz. Oj, oj, oj. Ja to muszę zobaczyć potem jeszcze raz. Jeszcze jednym razem. Tak, tak, już, spokojnie, już, wszystko w porządku, trawa księżyca w nogę. Już jestem chyba zbytnio znowu obciążony. Nie, ciężar ekwipunku 100 na 116. Trawa księżyca w nogę, no. Oddajmy ją. Garbatego do schowka. To trochę waży. Dobra, idziemy dalej. Słyszę jakieś psy. A, to te na dole, dobra. Ten jest skudany dobry. Powiem szczerze. No, trawa księżyca w nowie. No, ci tutaj zostają. Bardzo fajnie. Aha, ale gdzie jest ten gruby? Gruby jest tu. Bo gruby ma żelazne kółko na klucze. W którym są klucze potrzebne do uratowania bohatera. Mam nadzieję, że uda się to zrobić. Ile ich tu jest? Dwóch. Kurde.
Nie. To był fuks nad fuksami, ale dobra. Czasem się warto tak obejść wroga i dziabnąć go. Ten tutaj asasin jest, powiem szczerze, niebezpieczny. Dobra. Tu już nie pamiętam, co to było i jak to było. Ale tam mam jakieś obejście. Obejrzyj ciało. Dużo trawy. Garbo tego księży trawy. Powiedziałem trawy? Na trawy powiedziałem. Tu jest jakiś na dole coś. Tu jest kula. Spoko. Tutaj w ogóle nie korzystam z tej takiej opcji, że podchodzisz do barierki i przeskakujesz. No naprawdę, gdzieś na początku to pokazywali, ale ja do tej pory z tego nie korzystałem. Tu wiem, że na dole jest skarb, to jest dusza. Nie tu, tylko tam jeszcze niżej. Ja nie chcę tam schodzić, żeby tego w kółko nie obchodzić wszystkiego. Jeszcze raz. Ogólnie to tutaj właśnie najważniejszy był ten klucz. Pokonanie grubego pana. Mam nadzieję, że czegoś tu nie przyoczę. I uda się to wszystko zaliczyć tak jak trzeba. Dalej jest rycerze. Atak dystansowy. Okej, spoko. No. Trzeba go szanować, bo on może nas pokonać. Z nim na plac. Na plac boju. Nie biorę trawy. No i wydaje się, że nie jest taki trudny, no ale jednak 1800 się za niego dostaje, więc to jest po prostu też kwestia tego, że mam tą broń rozwiniętą na plus 8 i ogólnie postać rozwiniętą. Jeszcze jeden. Ktoś tam. Patrzę, czy stąd nie mogłem kogoś. Trafić. Aha, tutaj są chłopacy. Patrzcie, jaką głowę wystaje. Schował się, no. Podnieś się. Dobra, zjedzmy trawę. Sporo zabierają, nie? No ja też łuk rozbudowałem chyba do plus 3. Czy też więcej. Dobra, jeszcze ktoś tu jest, panowie.
Gdzieś jest ten śmiejący się misiek. Gruby Joe. On tam jest, ale... Myślę, że stąd... Że stąd jest to niewykonalne. Stąd wejście też jest niewykonalne. Ale tu ktoś zginął. Zobaczmy jak zginął. Czasami z góry może skoczyć jakiś. Tajemniczy nieznajomy. Zajdę, to wejdę, dobra. To też było w sumie ciekawe. Tutaj to trzeba się mieć baczności cały czas, bo... A. Tam taka ekipa, tam ekipa. Czy bym dostrzelił do tamtego dobrego. O nie. Zepsułem coś. Znaczy nie wiem czy zepsułem, ale gruby uciekł. Dobra, może to nie jest jeszcze zepsute. W każdym razie idę dalej, bo to szkoda tutaj czasu. Mogę iść tędy albo górą. Dużo ścieżek tu jest. Ci pikinierzy są trudniejsi niż ci czerwoni. Bo on się leczy dodatkowo. Jest moc. Tam trzech już idzie chłopaków. Trawa po księżycu. O, tu jest gruby. Spróbuję go stąd. A, wcale tak zrobili. Też nie. A tędy? Dobra, dobra, nie ma co kozaczyć. Wyszedł, ale wrócił. Łuk to twoja broń. 1900. Tamten się wróci, dobra. Teraz... Urzędniczy kapelusz to też jest rzecz potrzebna do... O, tu. Dobra, spoko.
biegają. Patrzcie, niby czerwone oko, nie? Nawet to sprawnie nam poszło. Brama otwarta. A to jest nasz ostrawia. Ostrawia czy ostrawa? Tam mamy później iść, ale on się schował tu. Kolejny raz uratowałeś mu życie. I am truly indebted to you. This is all I have. But please accept it. Now I must go. My father, the king, awaits me. Czysty, przejrzysty kamień. Kolejnie później mamy iść tam. Chciał się leczyć. Brań jeden. O, halabarda. Moja broń startowa. No ale... Dobra. Teraz pójdziemy... Tam jest chyba boss. Idziemy takiego pana uwolnić, a nasz kolega poszedł w tą stronę. Tu powinno być czysto. A tu kiedyś była jeszcze luka. Dobra, żebym tylko tu jakoś dziwnie nie zginął. Aczkolwiek no, mamy wszystko, co powinniśmy mieć. Nadal tu są, aczkolwiek nie wyjdą. Tu zabiliśmy wilka. 13 tysięcy dusz. A tu co jest? A tu jest. Nie, coś tam? Myślałem, że coś się świeci. Dobra. I teraz mądry jestem, bo idziemy tutaj. Smoku, ale my tym żelaznym kółkiem na klucze możemy otworzyć tutaj drzwi. Drzwi, w których... Ściepa pana. Tu jest gruby. Wycofam się. Nie wiedziałem, że on może strzelać. Idzie za mną cały czas. Dobra, dobra. Może tylko załatwię. Rzuciłbym bombę, gdybym miał. Akurat miał pecha, że trafił w ścianę i się zawiesił. I on ma zakrwawiony żelazny klucz. To jest kolejny motyw. Ciekawe, czy zdąży to zrobić wszystko w tym jednym odcinku. Bo tak, pierwszy szybko tutaj otwieramy. Duszę sławnego bohatera. Tu mamy kolejny klucz. I tu mamy rycerza właśnie. Tu chyba nic nie mamy. A tu mamy
dusza bohatera z opowieści, dobra. Tam jest... Kurczę, wiele jaszczurka. Dobra, pogadajmy z gościem szybko. Was there? Ah, you killed that blooded sluggard for me. I'm called Bjor, the elder of the Twin Fangs of Boletaria. I thank you. You deserve a handsome reward. Only I have none. Go on ahead. I shall sleep a while. I chrapie. Dobra, a... Próbujmy ją pokonać. Może mi się gdzieś tu nie zawiódł. Duży domek twardego kamienia. No chciałbym bryłę do ulepszenia. A tu jest za 30 kilo ważąca. Wysoka tarcza i dobrze, że poszła do schowka. To jest tarcza od tego wielkiego rycerza. Dobra, spróbujmy jeszcze zrobić tutaj jeden quest. Kosztem powrotu do Nexusa i mam nadzieję, że nie zginę. Mam nadzieję, że nie muszę mieć całego stroju urzędniczego. Teraz tak, tu teoretycznie mógłbym wrócić do Nexusa, do spójni. Nexus to po angielsku było. Ale na razie nie wracam, tylko pójdę tutaj. Mając ten zakrwawiony klucz, mogę otworzyć tutaj drzwi. Te. Właśnie. Nie pamiętam. Jest tu miejsce to właśnie. Wszyscy tutaj właśnie. Tutaj jest ukryte wejście. Trzeba mieć 30 monet, gdzie ja ani jednej jeszcze nie znalazłem chyba. Takich zardzewiałych, które się wymienia na klucz. Tam by przyszedłem. Idziemy tu. Ja sobie już ubiorę ten kapelusz. Żeby się nie okazało, że gdzieś za późno go ubrałem, czy coś takiego. Tu chyba nie ma żadnych drzwi po bokach. Do otwierania to strasznie się... Znowu zakrwawiony żelazny klucz. Się spieszę, bo chciałbym... Spotkałem się w więzieniu. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Tego nie trzeba powtarzać. Myślę, że za drugim razem będę bardziej to sobie zwiedzał. Czy ja jestem przeciężony? Nie, 36,2, bo to jakoś powoli idzie. I mając ten kapelusz, powinno mi się tu otworzyć zejście. Zaraz ukażę. Bo czytałem, że nie wystarczy kapelusz. Tylko trzeba mieć... więcej części. A tutaj, widzicie to? To się nie obniżyło. Bo trzeba mieć urzędniczy strój. Ja parę części mam, ale nie wszystkie. Więc póki co ubieramy hełm. Zdobędę wszystkie stroje i tam na górze jest dziewczyna. Do uratowania. A ja bym tego kościa stąd ściągnął. On może ją zabić. To jest też jeden... z questów.
czy z tych z trofeów do zrobienia. No tutaj widzę, w ogóle to nie działa. Dobra, ja się wrócę do Nexusa. No to spójni raczej. O, tu jeszcze coś jest. Warto było? Teraz się okaże. Dusza legendarnego wojownika. No, zawsze warto. A tutaj zakończymy sobie w tym pięknym okolicznościach, jaka mgła. W tych pięknych okolicznościach przyrody. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. What do you want with me? Do as you wish. There are no secrets here. Heavens, you... Thank you. No, I am fine. With a little rest, I can soon walk. You go on ahead. I do not wish to be a dead. You go on ahead. I do not wish to be a dead weight.